Myślę, do czego to doszło? Doszło do sytuacji, w której faktycznie 30 parę lat po obaleniu komuny panuje cenzura w jednym z mediów, to są media społecznościowe, bo tak to chyba trzeba nazwać jak cenzura. Zgadza się pan z tym? Zgadzam się. Powiem więcej, że my w Polsce jesteśmy bardzo wyczuleni na ograniczenia wolności, na cenzurę ze strony państwa, ze strony autorytarnego państwa. Natomiast mało się u nas bardzo mówiło o ograniczeniu wolności ze strony wielkiego kapitału. A teraz jesteśmy w sytuacji, w której coś, co jest realną przestrzenią debaty politycznej w Polsce, bo Facebook to nie jest jakaś tam firma, to jest tak naprawdę infrastruktura, na której toczy się istotna część polskiego życia społecznego i politycznego. W sposób zupełnie arbitralny decyduje o tym, kto może w tej debacie uczestniczyć oraz kto, jak silnie jest słyszany czyj głos. I oczywiście uważam, że treści zamieszczane przez Konfederację nie powinny mieć miejsca i jakiś regulator powinien móc walczyć chociażby z fake newsami, z fałszywymi informacjami na temat pandemii, bo to jest kwestia zdrowia publicznego. Ale to nie może być arbitralna decyzja prywatnej korporacji. Do tego potrzebujemy regulacji. Ja tutaj zgadzam się. Przedstawiciel lewicy, drodzy państwo, broni Konfederacji. Wręcz przeciwnie, ja mam nadzieję, że dla wielu chłopców zapatrzonych w Konfederację to będzie ważna lekcja, że to, w co wierzą, ten zderegulowany kapitalizm, to nie jest taki fajny, jak oni myślą. I że tak naprawdę w sytuacji, kiedy mamy zderegulowany kapitalizm i nieokiełznaną rządzę zysku, która nim kieruje, i nieograniczoną możliwość koncentracji kapitału, to koniec końców wolność zwykłych ludzi jest ograniczona. I to jest ten przypadek. Tylko ja nie wierzę w to, że skarga akurat rządu polskiego tutaj zadziała. To już pokazuje miarę tej korporacyjnej tyranii, że 30-paromilionowy kraj pisze skargę. To skargę to się pisało do cara, tak? Więc no to jest ten poziom relacji władzy, którą mamy w tym miejscu. Ale zgadzam się z ministrem Cieszyńskim, że tą drogą, którą powinniśmy pójść, to jest regulacja na poziomie europejskim. Digital Services Act to jest coś, co już niebawem może wejść w życie i co jest realną szansą przywrócenia demokracji w tym wymiarze, bo Unii Europejskiej Facebook tak łatwo nie poskoczy, bo to też jest kwestia rynkowa. Polska będzie miała kłopot, bo to nie jest taki rynek, żeby Facebook musiał koniecznie się z nami liczyć, ale Unia Europejska już jest w stanie uregulować te wielkie korporacje i to jest ta droga.